Smog nie straszy już tak często jak jeszcze kilka lat temu, ale nadal jest to duży problem. W ostatnich dniach w wielu miejscach w województwie śląskim przekroczony został poziom informowania o stężeniu pyłu PM10 w powietrzu. Jak jednak przekonują w miastach, w poprzednich latach bywało znacznie gorzej. Statystyki średnioroczne dotyczące stężenia pyłu PM10 pokazuje, że jest lepiej. W 2022 rok to było 28,5. Ten wskaźnik pokazywał. Dla porównania 2021 rok to było 31, czy też 2010 rok to było 52, więc to rzeczywiście pokazuje, że to stężenie jest niższe każdego roku i to jest, uważamy, między innymi efekt miejskiego programu dotacji. Katowice na dopłaty do wymiany źródeł ciepła u mieszkańców wydają najwięcej w regionie. Pokrywają 80% inwestycji do kwoty 10 tysięcy złotych. Mimo że inne miasta wydają mniej, to też obserwują spadek liczby dni smogowych. Na przykład w Sosnowcu od miasta można uzyskać 4 tysiące złotych dofinansowania. Tu nadal jest wiele do zrobienia. Pomogły deklaracje, które mieszkańcy składali, aby uzyskać dodatek węglowy. I tutaj rzeczywiście się, można powiedzieć, odkryli. Szacujemy, że przed nami jeszcze wymiana około 6 tysięcy palenisk, także jesteśmy w połowie tej drogi. Z jednej strony poprawa jakości powietrza jest związana z uchwałą antysmogową, której zapisy eliminują najstarsze piece. Jednak jak pokazują takie dni jak dzisiaj, nie wszystko jest zasługą samorządów. Jest też drugi powód tego, że się poprawia. No, zimy są jednak coraz bardziej łagodne i efekt tych zmian klimatycznych jest taki, że jest cieplej i poprawia się nawet w tych miejscowościach, gdzie samorządy niewiele robią i niezbyt się przykładają do walki ze smogiem, a mimo wszystko jest tam nawet jakiś nieduży postęp. Tego postępu nie będzie jednak widać w kolejnych dniach. Jak informuje Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach, w czwartek prognozowana jest zła jakość powietrza, co będzie odczuwalne szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.